Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Simon Disaster R2, ja jestem Julius Vandelf. Jak zwykle będę waszym gospodarzem, trochę sobie przyciszę grę, bo jest głośno. I tak, w ostatnim odcinku przeszliśmy trochę dosyć nietypową sesję RPG. I tak, pierwsze co chcemy tutaj zrobić, to wziąć kilka butelek sodowej i słomkę. Tak, gdzieś tutaj leży. Zabrałem też słomkę. I przede wszystkim chcę użyć słomki na sodzie. Mamy pustą butelkę dzięki temu. Dobra. Wychodzimy stąd. I tak, ja tego wcześniej nie mówiłem, ale mamy tutaj nową lokację, zamek, Las Mroku, wulkan i obóz goblinów. Tutaj mamy fortecę Zagłady, czyli miejsce, gdzie wstęp do sarkastycznych recenzentów gier jest zabroniony. Na szczęście nie dla mnie, bo nie jestem dość sarkastyczny. Dobra, w takim razie idziemy do Lasu Mroku. Ciekawe, jak ten mutancik się tu dostał. Hej! Masz mi coś do powiedzenia? Głodny, co? Mogę dostać twoje szkło? Dziwak. Dobra, pierwsze co chcemy zrobić, to musimy załatwić tą dzieciakowi żywność. Żywność znajdziemy później, ale tutaj chcemy iść na wschód i... Mogę w czymś pomóc? Kto to? W dole, na ladzie. O nie, kolejny cholerny robak drzewny. Szukasz kłopotów, czy co? Spokojnie, Rocky. Słyszeliście, jak nas nazwał? Powiedział cholerny robak, jakby się wywyższał. Na pewno nie miał nic złego na myśli. To on będzie cholernym robakiem, jak tylko z nim skończę. Będzie pluł zębami przez tydzień. Pardon, chłopaki, a to niespodzianka. Pardon, chłopaki. A to niespodzianka. Właśnie takich jak ty, Narodowy Front Robaków wprost nienawidzi. Władza dla robaków! Zbyt długo już byliśmy niszczeni pod ciężarem faszystowskiej opresji. A także pod butami faszystowskich opresorów. Chcemy zmian! I chcemy ich teraz! Narodowy Front Robaków. Zakładam, że jesteście na coś zdenerwowani. Zakładam, że jesteście na coś zdenerwowani. Coś? Coś? Rocky, pamiętaj o potencjale osmozy. Daj mu lekcję, Rocky. Za wszystkie robaki świata, Rocky. Jakiś dowcip, czy co? Jakiś dowcip, czy co? Tam, towarzyszu! Rewolucja! Dawać go! Rocky! Przemoc nie jest rozwiązaniem! Masz rację! Masz rację! Masz fuksa, koleś! Hmm.
Czy my się skądś nie znamy? Czy my się skądś nie znamy? Dla nas wszyscy wyglądacie tak samo, ale z drugiej strony pamiętałbym taki głupi kapelusz. Czym cudem umiecie Jakim mówić? Cudem umiecie mówić? Właśnie. Zawsze to umieliśmy, ale niewielu ludzi ma ochotę słuchać. Większość z was ma inne rzeczy do roboty. Starczy tego przekomarzania, co tu się tutaj dzieje? Starczy tego przekomarzania. Co się tutaj dzieje? Cóż, to jest przykrywka dla ekstremistycznej organizacji. Nie to, że jesteśmy niedoceniani czy lekceważeni. My tylko staramy się związać koniec z końcem, zanim społeczeństwo nas zaakceptuje. Co to niby ma być? Więc rzeźbimy ładne posążki dla turystów. Chcesz jeden? A ile to kosztuje? W porządku. A ile to kosztuje? Za darmo. Jak dostarczysz drewno? Tutejszy materiał jest okropny. Może da się coś zrobić. Właśnie, może da się coś zrobić. No i musimy tutaj robakom dostarczyć drewno. No dobra. Idziemy dalej. Jakiś chłopak przebrany za czarodzieja. Kto? Zamknij się. Co, że co powiedziałaś? To może potrwać cały dzień. Powinnyśmy go zjeść. Dobry pomysł. Zepkać chłopca. Zepkać chłopca. Zepkać chłopca. Właśnie to powiedziała. Nie jestem stara. Co? Wygląda jak czarodziej. Nie jadę czarodziejów, są zbyt żylaści. Prawda? Czego chcesz, mały? Patrzysz się... w złą stronę. Tak? Najwyraźniej. Lepiej? Może być. Po co tu przyszedłeś, mały? Mam dotyczyć wiedźm. Jedna jest pozbawiona niemal zębów, mówi Feplemi. Seplemi. Druga nie słyszy. A trzecia jest, no, niewidoma, ślepa. Macie jakieś niepotrzebne eliksiry? Macie jakieś niepotrzebne eliksiry? Właśnie jeden robimy. To eliksir transformacji. Mam tu gdzieś coś takiego. Mogłabyś, ale preferowane jest zażycie doustne. Co się dzieje do diabła? Że niby to... Czy to kolejna sprytnie wpleciona grecka legenda? Jesteśmy wiedźmami gra. Jesteśmy słynne, bo jedna z nas nie dowidzi, druga jest głucha, a trzecia bezzębna.
Gra? Co to tutaj skoro być? Gra? Co to do diaska ma być? To wszystko to nieodzowna część naszego zawodu. Trzeba mieć jakiś bajer, albo nie zajdzie daleko. W każdym razie, dlaczego odwiedziłeś jaskinię wiedźm grę? A jak masz na imię Percy, to możesz spadać już teraz. W tej okolicy nie ma żadnych gorgon od wielu lat. Percy? Perseus, tak? Dobre. Wiemy z mitów greckich, Perseus był pogromcą Gorgon, który był tak naprawdę trzema siostrami. Nie, sorry. Wróć. Trzy wiedźmy z jednym okiem powiedział Perseuszowi, gdzie jest Gorgona. Więc tutaj mamy trzy też wiedźmy i one tu mówią właśnie, że jak masz imię Percy, to możesz uciekać, bo tu nie ma żadnych Gorgon, czyli wiadomo, Perseus. Nie, to po prostu jest genialne. Macie cokolwiek, co może mi załatwić Sordida? O właśnie. Macie cokolwiek, co pomoże mi załatwić Sordida? Sordid? Kto to jest? Nie można go przegapić. Mieszka w wieży na wulkanie. Wulkanie? Jesteś śle... nieważne. Lepiej już idź sobie, chłopcze. Dobra. Na razie tutaj nic nie zdziałamy. Musimy od nich zbyt... Bo tam wprost nie ma końca. Musimy. Dobra. Wychodzimy. Dobra, musimy od tych wiedźm wykoncypować eliksir przemian, który one robią. Taki mały spoilerik, ale dobra, nieważne. Musimy załatwić jednej strzękę, drugiej załatwić coś. Jakąś rzecz, która, dzięki której będzie słyszała, a trzeciej będziemy musieli załatwić coś, dzięki czemu będzie widziała. To mamy kota wiedźmowego. Kot jest w cichej chatce teraz, czy trafił do cichej chatki. Dobra, trzeba zamknąć drzwi. I idziemy po kota. Jezus, to bolało. Dobra, bierzemy kicie ze sobą. Ponieważ w poprzednim odcinku całą gadkę ich przesłuchaliśmy, to teraz nie mam nic ciekawego do powiedzenia. A szkoda, mogliby chociaż od początku zacząć. Zresztą z drugiej strony nie miałoby to największego sensu. Dobra. Wychodzimy teraz z cichej chatki, idziemy do wulkanu. Bierzemy spray. Po napełnieniu można tym spryskiwać rośliny. Co to jest? Te wielkie rośliny zwane są Jarvis cotus i produkują wydzielinę nasenną. Wydzielinę nasenną, co? Przewodnik po roślinach. Użyjmy kota na roślince. Nawet ja mam sumienie. Dobra, ślinę mam, bierze, zgadniamy ślinę do butelki.
Okej, okay. Idziemy do obozu goblinów. Dobra, używamy teraz śliny na kielichach, na pucharach. Gobliny śpią, nie? To przechodzimy, skoro śpią. A jednak nie śpią. Ile razy mamy ci powtarzać? Spadaj, albo pójdę po Henry'ego Ludojada. No to lepiej już pójdę. Nie zapomnijcie się napić przed snem. Czujesz jakiś dziwny smak? To był... snot dla... Ciekawe, jak to się mogło stać. Dobra, teraz możemy spokojnie wejść. To... okej, okay, co my tu mamy? Tutaj lusiowego elfa. Zagadajmy z nim. No dobra. O, człowiek. Co za barbarzyństwo. Ale to i tak chyba lepsze od tych wstrętnych goblinów. Od nich aż brzuch mnie boli. A co do ogrów, to cóż. Popatrz na moje paznokcie. Nie miałem manikiur od tygodnia. Jak tu niby można żyć w takich warunkach? Nie miałem manikiur od tygodnia. Jak tu niby można żyć w takich warunkach? Cóż? To jest po prostu okropne. Słuchaj. Kiedy ostatni raz brałeś kąpiel? Nie wiem, nie mam pamiętnika. Nie wiem, nie mam pamiętnika. Okropieństwo! Odejdź stąd, ty wstrętna bestio! Bierzesz coś? Bierzesz coś? My, elfy, nie zniżamy się do konwersacji z brudnymi ludźmi. Jesteś elfem? Nie widać? On jest już w tej ohydnej norze tak długo. Nigdy nie widziałem elfa. Nigdy nie widziałem elfa. Staramy się unikać zwierząt jak wy. Okazuje się, że nie można się pozbyć zapachu. Zwierząt? Zwierzęta. Jakie to barbarzyńskie. On czuje się słabo. Czemu w ogóle tu tkwisz? W ogóle, dlaczego tu tkwisz? Te głupie gobliny mnie złapały. Chcą, bym robił dla nich drewniaki. O tak, zapomniałem, że elfy to szewcy. Mam w pobliżu sklep ze swoimi akcesoriami. Ja swoje noszę przy sobie. Co za typowo szokująca odzywka. W każdym razie, może mógłbyś wyświadczyć mi przysługę? Po tym, co powiedziałeś, idź się wypchaj. Po tym, co powiedziałeś? Idź się wypchaj. Proszę? Nie. Bardzo proszę? Nie. Ludzie przecież nie są aż tacy źli. Tak? Zawsze mówiłem, że jesteście... mili? Naprawdę chciałbym cię jeszcze raz poupokarzać, ale muszę lecieć. O, super!
Potrzebuję czegoś następującego. Możesz znaleźć mi jakieś perfumy? Może trochę pomogą mi zabić ten smród. A co dostanę w zamian? Mam ten kawałek drewna. Zawsze taki chciałem. Gdzie podpisać? Chcę czegoś kobiecego. Chanel Le Sang pasowałby idealnie. To moja stara butelka, żebyś miał jakiś wzorzec. To moja stara butelka, żebyś miał jakiś wzorzec. Okej. Pośpiesz się, on nie wytrzyma tu ani chwili dłużej. Dobra, i mamy teraz... elfa, od niego dostaliśmy butelkę na perfumy, musimy mu znaleźć jakieś perfumy. No oczywiście perfum nie znajdziemy w tym podłym pustkowiu. To co możemy wziąć, to gdzieś tu to było... A żywność... I pieprz. I żywność. Dobra. Idziemy jeszcze raz do cichej chatki. Chatka w cichej chatce będzie chusteczka gdzieś. Chustka jest. Ble. Chustka z gościnnym smarkiem. Dobra, bierzemy jeszcze kolejną butelkę. Używamy słomki na butelce. Albo nie. Bierzemy butelkę. Jeszcze raz. Butelek jest nieskończona ilość, więc spokojnie możemy ten... Oddałem grzecznie puste butelki. Dobra, teraz tak, zmieszajmy perfumy z wodą sodową. Napełniłem butelkę perfum wodą sodową. Dobra. I teraz tak, idziemy do obozu goblinów. Używamy pieprzu na elfie. Chusteczki też nie mam. Dobra, masz chusteczkę w takim razie, panie? Mam dla ciebie chustkę. Dziękuję, mój drogi. On jest wdzięczny. I teraz dajmy mu perfumy. Proszę bardzo. Ponieważ... Och, jak wspaniale! Ponieważ on... Moja nagroda! Wielkie dzięki! A teraz odejdź, odrażające stworzenie! Spadaj, lalusiu! Spadaj, lalusiu! Ponieważ mamy... Ponieważ elf nie mógł wyczuć podstępu naszego, ponieważ miał katar,
Więc w związku z powyższym nie mógł też wyczuć, że perfumy są sfingowane, fałszywe. Dał się nabrać i zdał nam za to blok drewna. Jeszcze jedna sprawa, ciekawa rzecz. Chciał coś sprawić. Tu jest dwóch grających. Sprawiam to coś. Sprawdzam to coś. Ty pierwszy. Mam dwie piątki. Okej. Okay. Już pamiętam. Bo zastanawiałem się... Dobra, nieważne. Z tych dwoma trzeba jeszcze zrobić jedną rzecz. Ty nie grać fair. Okej, okay, inaczej. No i dwóch ogry i goblin dlatego grają w kości. Ja być lepszy niż ty. On lepiej oszukuje. Kości. Nie chcieć grać, twoja więcej. Nie chcieć grać, twoja więcej. Ty nazywać mnie oszust? Rekwestionować moja uczciwość? Nie, ja zawsze mówić, ty najuczciwiejszy goblin. Rekwestionować Dobra. Moja uczciwość? Jeden z nich oszukuje, dlatego że ma fałszywe kości, ale tym zajmiemy się później. Najpierw jednak udajmy się do lasu magicznego. Właściwie to mrocznego lasu, magicznego, tak? Mrocznego! Dobra, a tu zakończę odcinek, moi drodzy, tak więc ja bym z Wandelf, to było Simon The Sorcerer 2 i do następnego odcinka, na razie, cześć!